Przygoda Robinsona Crusoe. Ja tę książkę zacząłem czytać, wypytywałem, co poszczególne słowa znaczą i bardziej traktowałem to jako drogę przez mękę niż jako książkę. Ale po pewnym czasie, jak ją przeczytałem całą, dotarły do mnie treści, jakie tam były zawarte. Przygody młodego człowieka, który wchodzi w życie. W Anglii to się dzieje, żyje w takiej rodzinie, która się zajmuje a to handlem, a to żeglugą, a to tym czymś jeszcze, pojaczką jakąś. I wszystko to wydało mi się bardzo interesujące. Jak przeszedłem te koleje życia tego młodego człowieka Robinsona Crusoe, to zrozumiałem, że to jest pasjonujące. Zacząłem tę książkę czytać na okrągło i kilkadziesiąt chyba razy ją przeczytałem. Także w końcu to słownictwo, bogate słownictwo tej książki weszło mi do głowy. Ja zacząłem rozumieć, co się do mnie mówi. Zacząłem sam mówić zrozumiale po polsku. I okazało się, że ja mam bardzo bogaty zasób słów. I mogę opisywać rzeczywistość, mogę opisywać to, co się ze mną dzieje, swoje potrzeby, swoje tam zainteresowania. Mogę to wszystko rozmawiać swobodnie po polsku z ludźmi w ciągu dosyć krótkiego czasu. No i... Bo tam jest, krótko przypomnę, bo teraz chyba mało ludzi czyta tą literaturę taką dosyć starawą taką. I tam jest opis właśnie od młodego wieku, kiedy on różnymi zajęciami się zajmuje i kiedyś w trakcie dalekiej podróży morskiej statek ulega wypadkowi, katastrofa, rozbija się statek i on rano po burzy następnego dnia budzi się na plaży, na piasku, sam, dochodzi do siebie, całą wyspę, całą tę okolicę jakoś penetruje, szuka, jak może ktoś jeszcze się uratował. Okazuje się, że jest sam na dosyć takiej niedużej wyspie i teraz znikąd ratunku. Bo to zboczyli ze szlaku i tam nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Przygody, jak on oswaja tę przyrodę, jakich rzeczy używa, jakie przedmioty sobie sam wykonuje, jak tam zwierzęta, które tam hasają po tej wyspie, oswaja niektóre, które wprzęga do swojego gospodarstwa, buduje sobie szałas, schronienie i tak dalej. I to słownictwo opisuje wszystkie czynności, które człowiek normalnie wykonuje. Dojenie kozy, na przykład karmienie kozy, jak się pasie kozę, jak się buduje, tam rąbie się drzewo, tam, jak się ogrzewa, jak się chowa jedzenie, żeby się nie zepsuło w tropikalnym klimacie. Ja tego tak mimowoli, z entuzjazmem wręcz, się uczyłem i przyswajałem się jeszcze z takim źródłowym opisem, co to znaczy w jakiejś rzeczywistości. I w końcu ja skończyłem tę piątą klasę z piątką z języka polskiego. Czekam na nowego Daniela Defoe, który nowego Robinsona Crusoe napisze, który mnie wprowadzi, mnie i całą rzeszę młodych ludzi, którzy wchodzą w życie, w nowe, bogate przecież słownictwo, którym się opisuje i którym się rozumie nową rzeczywistość.